frankly, I don't want to hear the same story once again, okay? I need guarantees. Tak naprawdę to nie ma na świecie ludzi, no dużo mądrzejszych niż ja. Ja mam pytanie. Jeszcze 7-8 lat temu Polska była energetycznym stresem na Polu. Ponad bezpieczeństwo Polek i Polaków. Dlaczego blokuje pan rozwój spółdzielczości? Dlaczego blokuje pan energetykę bezpieczną, obywatelską i zieloną? Panie premierze, dlaczego ignoruje pan głos obywateli? Ostatnio rozmawiałem z premierem Łotwy, który rozpromieniony opowiadał mi o swoim wyjeździe rodzinnym. Wiecie państwo, jak się uczestniczy w tej dużej polityce, nie ma się dla rodziny za wiele czasu. Miał to szczęście, że tą sposobność udało mu się wygospodarować czas, żeby z najbliższymi wyjechać na chwilę na narty. Byłem bardzo dumny, bo powiedział mi, że przyjechali do nas do Białki Tatrzańskiej na południu Polski. Sprawdziłem sobie szybciutko na Google Maps 1050 kilometrów z Rygi. Pytam go, ile jechał. Mówi 11 godzin. Żona jego, która była akurat przy tym, mówi 13. O 3 za długo. Proszę państwa, o 3 za długo. 1050 kilometrów, jeżeli będziemy mieli porządne drogi, powinno się przejechać ze średnią prędkością 100 kilometrów na godzinę. Wnoszę, panie marszałku, o przerwę, o zwołanie prezydium Sejmu, o to, żebyście mogli państwo zapoznać się z tymi pismami, ustosunkować się do nich i wycofać się z tego haniebnego projektu uchwały, którym dzisiaj zajmuje się Wysoka Izba. Dziękuję bardzo. Wniosek o przerwę za chwilę zostanie przegłosowany, natomiast dla pana informacji, panie pośle, wszyscy z nas już chyba zapoznali się z pismem pana prezydenta. Ja na pewno się zapoznałem, mam je tutaj przed sobą, czytałem wnikliwie. Mogę tylko powiedzieć, jeżeli oczekuje pan mojego stanowiska, nie mogę bardziej zgodzić się ze wszystkim, co napisał pan prezydent, niż kiedy czytam to pismo. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że pan prezydent, wzywając wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na proces decyzyjny, do przestrzegania prawa, wypełnia swoją misję i też, że wszyscy, ja głęboko wierzę w ludzi i w ich dobre intencje, wszyscy, którzy będą się tym tematem zajmowali, będą działali w granicach prawa i konstytucji. Teraz będziemy głosować nad wnioskami formalnymi, w tym jednym wnioskiem formalnym. Demokracja, panie pośle, polega na tym, że jest czas przemawiania i czas konkluzji. Tymczasem konkluzji jest głosowanie. Złożył pan wniosek formalny. Proces dyskusji i proces konkluzji. Ależ skończył pan, bo przekroczył pan radykalnie. Drogi panie, myli pan politykę miłości i miłość z naiwnością. Drogi panie pośle Błaszczak, spędzimy tu jeszcze 2 lata. Obawiam się, że szybko skończą się panu metafory, którymi chce mnie pan obrażać. Bardzo proszę wrócić na miejsce. Bardzo proszę wrócić na miejsce, panie pośle. Panie marszałku, o zmianę sposobu prowadzenia obrad i pozwolenie panu premierowi również na wyjaśnienie, dlaczego wbrew swoim zapewnieniom, które są w protokole z ostatniego posiedzenia, z tego posiedzenia z ostatnich obrad, nie dał nam żadnych odpowiedzi pisemnie na pytania zadane do tej mównicy pana premiera. Panie premierze, kampania się skończyła, pora skończyć kłamać. Nie ma sensu więcej. Już pan oszukał Polaków, nas pan nie oszuka. Dziękuję bardzo. Panie pośle, zmiana sposobu prowadzenia obrad musiałaby oznaczać zmianę marszałka Sejmu. Ja nie umiem obrad prowadzić w inny sposób. Widzę, że reagują państwo z entuzjazmem. Zachęcam do działania. Gorące pragnienia pana premiera Morawieckiego, ale takie nieśmiałe, trochę skrywane, że chciałby się spotkać, ale jednak bezpośrednio nie zadzwoni, napisze pismo, odezwie się do klubu, minie w przejściu w sejmowym korytarzu i powie tylko dzień dobry, ale nic więcej. Doprowadziły do tego, że w mojej głowie od wielu godzin kołacze się znany utwór Zbigniewa Wodeckiego "Opowiadaj mi tak". Dzisiaj, mając go cały czas w głowie, sięgnąłem do tekstu, żeby go odświeżyć. To bardzo adekwatny tekst. Opowiadaj. Nikt nie opowiada tak jak ty. Choć bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź naprzeciw, niech tam sobie leci, płynie czas.
Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Panie marszałku, bo być może jeszcze pan regulaminu nie zna. Zgodnie z regulaminem Sejmu, marszałek Sejmu jest zobowiązany udzielić wszelkiej pomocy posłom wykonującym swoje obowiązki. Apeluję do pana o przerwę i udzielenie wszelkiej pomocy posłom, którzy interweniują, kiedy jest łamane prawo w spółkach prawa handlowego w mediach publicznych. Artykuł 7 regulaminu Sejmu. Posła obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Sejmu oraz organów Sejmu, do których został wybrany. Na posiedzeniach Sejmu posłowie zajmują stałe, wyznaczone miejsca na sali posiedzeń. Jakby chciał pan jeszcze kiedyś uczyć mnie regulaminu, panie pośle, to zapraszam również na zwrotne korepetycje. Myślę, że możemy ubogacić się nawzajem wiedzą. Postanowił uroczyście otworzyć most na Dunajcu w Tylmanowej, który jest otwarty od pół roku. Więc i żeby otworzyć ten otwarty most, wpadł na pomysł, żeby go zamknąć dzisiaj. Chyba więcej nie trzeba tutaj tłumaczyć, nie? Że no mamy premiera, który żeby otworzyć to, co jest otwarte, musi to zamknąć. Mateusz, ale z ciebie bambik. Muszę ci powiedzieć. To takie ogłoszenie gwoli ścisłości i ułatwienia waszej pracy. Sprzeciw. No panie pośle, no ile można? Apeluję do pana spolegliwej natury. Pan się wszystkiemu sprzeciwia. Tak się nie da żyć, panie pośle. Sprzeciw wobec pana sprzeciwu. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Andrzeja Zdrojewskiego. Robię to po raz trzeci. Mam nadzieję, że to dobry omen. Kieszenie z rąk, tak, dobrze. Kieszenie z rąk, panie przewodniczący. Zapamiętam tę radę, kieszenie z rąk wyjmę na pana. Uważaj, gówniarze, żebyś ty nie siedział. Panie prezesie, po co pana obecnie się tam siedzi? Na ciebie więzienie będziesz siedział. Tak pan może też takiego mówić. Panie prezesie, jak pan nie chce telewizji polskiej? Panie prezesie, czy pan nie uważa, że to była telewizja niepolityczna? Jak ta sytuacja wpływa na wizerunek Polski w opinii międzynarodowej? Odejść! Panie pośle Suski, słucham. Składał przysięgę. Pan też składał przysięgę. Tak, że będzie pan chronił porządku prawnego w Polsce. Tak. Dzisiaj on jest łamany. Są napady na media publiczne i pan jest obowiązany przerwać posiedzenie Sejmu. Nie, panie pośle. Wyjaśniłem, jakie kroki podjąłem w sprawie posłanki Borowiak. Zachowuje się jak marszałek Sejmu w PRL-u. Może pan mnie obrażać dowolnymi słowami, panie pośle Suski, nie rusza mnie to. Panie, do Jaruzelskiego już mnie pan porównał. Czekam, jak mnie pan znów porówna do Hitlera. Mógłby pan? Dziękuję bardzo. Proszę mi mówić, panie generale, albo panie Wojciechu. Proszę zająć miejsce, proszę opuścić mównicę. Przestrzegać prawa. Słyszałem to, mówi pan to już czwarty raz. Panie, jest taki tryb, jak ktoś kogoś obraża. Panie pośle, w trybie sprostowania. Ja nie wiem, kim byli pana dziadkowie. Ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem, po prostu niemieckim agentem. Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Dziwne są tego rodzaju obelgi rzucane w takim momencie i w takim dniu, panie pośle Kaczyński. Bardzo serdecznie dziękuję państwu i przepraszam za ten niewłaściwy i nie na miejscu koniec tego podniosłego dnia. W każdej polskiej gminie. Znowu zapali się to światło. Wieczorem i nawet późnym wieczorem nasze dzieciaki będą mogły uprawiać sport. Panie ministrze, duże wyzwanie.
Szanowni Państwo, to jest minister sportu, ale to nie jest żyleta, panie pośle Ozdoba i panie pośle Matecki. Będziemy budowali stadiony, tam będzie dla was dużo miejsca, teraz jesteśmy w Sejmie, dobrze? Rozumiem ekscytację, każdy kocha i ceni pana posła Nitrasa, ale to później, dobrze? Dziękuję bardzo, trochę spokojniej. Panie pośle Ozdoba, ja widzę, że pan się męczy, ale może by pan nas nie męczył, dziękuję. Panie marszałku, nie wydaje mi się, aby pan minister Ozdoba kiedykolwiek zaryzykował pójścia na żyletę, szczerze powiedziawszy. Ja się nie wybieram. Nie. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownię, że za 2 lata nie będzie mieć partii. Za 2 lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Oprócz przywitania Lecha Panowie Wałęsy, posłowie, ten element wywołał największe poruszenie. Dziękuję za entuzjazm, ale trochę spokojniej. Będziecie mogli go udowodnić przy urnie wyborczej. Będzie wystarczyło oddać głos. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Przepraszam. Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej Państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Tak, oczywiście procedowane, mają Państwo absolutnie rację. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne.